prezydencka w USA odbyła się o 3 w nocy. Kamala starła się z Trumpem. Główne punkty debaty w Filadelfii były takie, że trwała rozmowa między Kamalą Harris a Donaldem Trumpem, kandydatami na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Harris mówiła, że Trump ma dyktatorskie zapędy i że gdyby był prezydentem, to Władimir Putin, dlatego stoję pod ambasadą Federacji Rosyjskiej, byłby już w Kijowie i miał oko na resztę Europy, czyli Polskę też. Stwierdziła, że rosyjski dyktator zjadłby Trumpa na lunch. Były prezydent straszył z kolei 3 wojną światową. Nie odpowiedział na żadne pytanie, czy chociażby o wojnę, czy wygra Ukraina, czy podzielił teorię spiskową mówiącą, że migranci z Tahiti zjadają na przykład psy i koty i Amerykanie po prostu to widzą. Gadał takie głupoty. W trakcie debaty moderatorzy kilkakrotnie zwracali Trumpowi uwagę, że mija się z prawdą. W Filadelfii o godzinie 21, a u nas o 3 w nocy, czyli dzisiaj, środa, 3, doszło do pierwszej i być może jedynej, innych nie ma niestety w planach, debaty. Wiceprezydentki USA Kamali Harris z byłym prezydentem Donaldem Trumpem. Pojedynek odbył się według tych samych zasad, co debata Biden-Trump w Atlancie, z jedną różnicą. Było 90 minut, ale potyczka była bez udziału publiczności i kandydaci mieli wyłączone mikrofony wtedy, kiedy mówił przeciwnik. Zdaniem prowadzących tak było lepiej. Mieli przy sobie kandydaci tylko długopis i czystą kartkę i butelkę wody. Bardzo miło mi się to oglądało. Jestem za Kamalą. Jestem przeciwnikiem polityki Trumpa, Putina, Orbana, Le Pen, dyktatorów takich jak Kim Jong-un. Myślę, że Kamala poprowadzi Amerykę we właściwym kierunku i będzie miało to